jest z wami Gabriela Waś, a moimi gośćmi dzisiaj jest krakowskie trio. Cześć, jesteśmy Axis Mundi, z tej strony Janek Rogalski. Cześć, z tej strony Krzysiek Kułaga. A ja jestem Szafel i jestem smakoszem budyniu. Jak długo już gracie? Tak, więc dzisiaj grałem 1,5 godziny, a gram już od 17 lat na gitarze. Tutaj z chłopakami w zespole. Pamięć mnie zawodzi, to parę miesięcy gramy w tym składzie, a zespół założyliśmy jakieś 75 lat. 75 minus 8. 5 lat temu zaczęliśmy nagrywać. 5. O, tak to było. 5 lat temu. Od początku mieliście koncepcję na zespół, czy to się jakoś kształtowało gdzieś pomiędzy próbami? Wiele prób było. Zaczęliśmy od troszkę czegoś innego, później przeszliśmy do czegoś troszkę innego, ale już od jakiegoś dłuższego czasu, czyli od kilku lat, wyklarował się styl charakterystyczny dla nas, którego się trzymamy. Więc można powiedzieć, że już od dłuższego czasu dążymy w pewnym kierunku. Zespół kieruje się taką jedną zasadą. Jest to przeciwieństwo demokracji. Czyli nie ma tak, że dochodzimy do jakiegoś kompromisu, żeby ustalić kierunek muzyczny, tylko odrzucamy wszystko, co komukolwiek się nie podoba. Dzięki temu możemy stworzyć coś, co podoba się każdemu z nas i cieszyć się z tym każdy na swój własny sposób. Opisujecie siebie jako zespół, który chce w swojej muzyce przekazać życie, emocje i relacje. Jakie byłyby 3 inne charakterystyczne słowa opisujące was? 3 inne. Może każdy po jednym. No, jest to jakiś pomysł. Krzysztof? Ja myślę, że nasza muzyka jest w jakiś sposób unikatowa na skalę ogólnokrajową. Tak, z luzem, z dystansem to było. Myślę, że, a nawet nie, jestem pewien, że chcemy przekazać dużo miłości i pokoju wszystkim, bo jesteśmy miłościwi i pokojowi dla wszystkich. Czyli mamy tak, unikatowość, czyli wprowadzenie jakiegoś nowego stylu i nowego brzmienia, którego jeszcze do tej pory nie było i który jest niespotykany, czyli znajdowanie swojej własnej ścieżki. Przekazywanie wiele ciepła i miłości, która jest jako jedną z dwóch sił, które są warte w ogóle tworzenia. Jest to miłość, a od siebie dodam, że jest to chęć inspirowania innych do robienia, do czynu. Powiedzieliście już troszkę o graniu na żywo. Co według was jest najważniejsze przed takim koncertem? Dobre przygotowanie się. To jest najważniejsze. To znaczy? Co masz na myśli? Oprócz oczywiście przygotowania pod stricte muzykę, czyli musimy wielokrotnie przećwiczyć wiele rzeczy, bardzo wiele rzeczy. Na przykład mamy taki ruch sceniczny, że w tym momencie tak, w trakcie nazwałbym to tańcem również. Nawet. Tak. No wpadniecie kiedyś na koncert, to zobaczycie, właśnie w utworze Skubana, w trakcie bridge'u mamy ruch sceniczny zaplanowany. Tak. To nie wzięło się znikąd, to były godziny, jak nie więcej ćwiczeń. Ja myślę, że poinformowanie ludzi, którzy mają przyjść na koncert, jest chyba najważniejszym przygotowaniem koncertu. Tak, naprawdę. Kwestia tego, żeby było jak najwięcej odbiorców, jest chyba w tej chwili dla nas najważniejsza. A gdzie najbardziej lubicie grać? Raczej kluby, czy zdarzyło wam się też jakiś plener? Zdarzyło nam się kilka plenerów. Ja bardzo lubię plenery, ponieważ wtedy jest ciepło i nie jest gorąco ani duszno, bo jest przewiew fajny na scenie. Chociaż zdarzyło nam się grać przy minus 15 i to sam nie wiem, czy dobrze wspominam. Było zimno. Dla nas bardzo ważny jest też wizerunek sceniczny i pamiętam, że jak przy tych minus 15 graliśmy bez czapek, szalików i kurtek, co odbiło się potem naszym zdrowiu, ale wyglądaliśmy rewelacyjnie i wszyscy bawili się bardzo dobrze dzięki temu. A wracając, plener czy klub? Plener. Duże światła, dużo ludzi. Można dobrze walnąć w bęben. Tak, można pobiegać po scenie, o właśnie, ja lubię biegać w sumie na scenie. Czujecie się na scenie jak takie bestie, czy raczej jeszcze nie? Albo już nie? Już nie. Myślę, że czujemy się doskonale na scenie.
czy jako bestie. Nie wiem, nie rozszarpujemy nietoperzy na scenie, więc aż takimi bestiami nie jesteśmy. Ale lekkie show robimy. Myślę, że ludzie są z tego zadowoleni. Żeby wydać waszą płytę, zbieraliście pieniądze w akcji crowdfundingowej. Może coś bliżej na ten temat i na temat sprzętu, który już leży u nas na stoliku i który dobrze sobie chyba radzi we vlogach, które nagrywacie. Akcją crowdfundingową, z tą akcją, która odbyła się na Polak Potrafi, no trochę się zastanawialiśmy, czy to jest dobry pomysł, czy to nie jest dobry pomysł. Ostatecznie uznaliśmy, że to jest bardzo dobry pomysł i że skoro uznajemy go za bardzo dobry pomysł, to musimy zrobić tak, by akcja zakończyła się sukcesem. Stąd właśnie szukanie pomysłu, jak to zrobić. Wiadomo, że trzeba dojść do znajomych, trzeba dojść do rodziny, trzeba dojść do obcych ludzi i jakoś ich zachęcić. I tym samym pojawił się pomysł właśnie vlogów. Tutaj właśnie Szafran, który najbardziej i najwięcej vlogów kręci, obsługuje właśnie ten oto magiczne urządzenie, które nagrywa większość naszych vlogów. Bo teraz coś powiem na ten temat. Każdy kanał, który daje możliwość trafienia do osoby, której nasza muzyka jest potrzebna, która dzięki naszej muzyce będzie mogła mieć lepsze samopoczucie, właśnie będzie zainspirowana i będzie miała cudowniejsze życie, jest sprawą priorytetową po wydaniu płyty. Wcześniej było to ważne w momencie, kiedy cały materiał był tworzony, a w tej chwili istotne jest to, żeby dotrzeć do osoby, która, dla której te piosenki, które tutaj słuchamy, które mogą się stać dla nich towarzyszami, przyjaciółmi i czymś dla nich bliskim i ważnym. Dlatego też wszelakie kanały, dlatego jesteśmy tutaj u Was w Radiu Pryzma, dlatego doceniamy Waszą pracę w propagowaniu muzyki, co oczywiście, jeżeli sobie słuchacze nie zdają sprawy, wszystko tutaj jest robione wyłącznie z własnej pasji i z własnej potrzeby szerzenia muzyki i stąd też pomysły na obrazowanie. A powiedzcie jeszcze właśnie, gdzie Was można znaleźć w sieci do posłuchania, oprócz Facebooka, gdzie jeszcze? Jeszcze można nas posłuchać na YouTubie, można nas posłuchać na Spotify'u, Tidalu, iTunesie, Deezerze, Shazamie. Nazywamy się Axis Mundi, jesteśmy wszędzie w sieci, ale chyba najłatwiej w dzisiejszych czasach rzeczywiście spotkać się z muzyką na Spotify, który jest ogólnodostępny i na wszelkich platformach jest do wzięcia. Więc jesteśmy na Spotify i jeśli słuchasz Radia Pryzmat, to zapamiętaj nazwę Axis Mundi. Wpisz ją sobie kiedyś, jak będziesz w drodze pomiędzy przystankiem a szkołą albo pomiędzy przystankiem a swoim miejscem pracy i przez 35 minut posłuchaj naszej płyty. Od początku do końca. Sądzę, że Ci się spodoba, ponieważ włożyliśmy w to mnóstwo pracy i skoro jesteś osobą, która ma coś wspólnego z Krakowem, to prawdopodobnie wyczujesz nasze podobne wibracje. Chcieliście coś powiedzieć na temat Waszego pierwszego dziecka, nie? To trzeba byłoby zobaczyć, tak? Bo właśnie to ciekawe, że jest to już skończony krążek, nad którego wydaniem oczywiście nie pracowaliśmy tak długo jak nad muzyką. Jednak jest ona też pewnym wyrazem naszego stylu i dopełnia pewnego naszego wizerunku. Ale chciałbym, ktoś wam robił grafikę, tak, bardzo ładną. Właśnie chciałem powiedzieć o grafiku, który tworzył nam grafikę. Piotrek Wątroba, Stanowa, królowalama.pl. Jesteśmy zachwyceni jego obrazkami, które powstały tutaj, grafikami, książeczką całą. Jest też dostępny plakat w formacie B3 z całą grafiką. Myślę, że no, nie spotkałem się jeszcze z opinią, by komuś ta grafika się nie spodobała. Tym bardziej jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Mi się bardzo podoba to, że przy tytułach macie w nawiasie zapisane, o czym jest ten utwór. Tak się domyślam. O zbawieniu, o celu, o związku, o pragnieniu. To tak pierwsza myśl, która się pojawiła, jak zaczęliście pisać, w ogóle tworzyć utwór. To tak, o czym chcecie nagrać, czy to gdzieś wyszło w trakcie? Wszystkie piosenki są o miłości. Trochę średnio byłoby, gdyby po każdej, przy każdej było o miłości, następna numer 2 o miłości, 3 o miłości, 4 o miłości, więc trzeba było wejść głębiej w tekst. I troszkę, że tak powiem, uściślić, o czym jest dana piosenka. Bo my śpiewamy głównie o miłości. Tak, tak. Są tylko dwa tematy godne w ogóle obrazowania sztuką. Pierwszym z nich jest miłość.
A drugi? Śmierć. Nie ma innych tematów ponad te. Chyba ciężko się pisze o miłości tak, żeby za każdym razem to nie brzmiało tak samo, nie? Trzeba mieć dużo miłości dla innych, co? Wtedy idzie całkiem prosto. Ale tak, jest to jeden z najtrudniejszych tematów, no bo jest to najpewniejsza siła. Gdyby nie miłość, to bylibyśmy gatunkiem wymierającym.